postanowiła go zgładzić, wpuszczając do jego kołyski dwa jadowite warzywa. Jednak niemowlę, mimo swojego młodego wieku i ku zaskoczeniu wszystkich, udusiło je z łatwością. Teraz już nikt nie mógł ukryć, że Herakles jest synem Boga. Gdy Herakles dołączył wielu nauczycieli, próbowało go czegoś nauczyć, a dla niektórych skończyło się to tragicznie. Jednak na szczęście innym Heraklesem, edukacja Heraklesa szła dużo lepiej. Teutaurus nauczył go doskonale się złudu, co Herakles później często wykorzystywał. Kastor, jego przyrodni brat, szkolił go w posługiwaniu się bronią białą. Jego ojczym Amfitrion nauczył go powozić rytwanem, a Eumolpos nauczył go grać na przeróżnych instrumentach. W wieku 18 lat zabił lwa Skitariona, na którego polował przez całe 50 dni, a później wywołał wojnę z miastem Ochomenes, którą następnie wygrał z dość dużą łatwością. Po tym jakże wspaniałym zwycięstwie, za zasługi dla króla Teb, Kreon, król Teb, oddał Heraklesowi za żonę swoją najstarszą córkę, Megarę, z którą Herakles miał później trójkę dzieci. Herakles żył razem ze swoją rodziną, dokonywał kolejnych bohaterskich czynów i stawał się coraz bardziej słaby. Niestety sielanka nie trwała zbyt długo. O Heraklesie przypomniała sobie Hera! Aby zrobić mu nadzwyczaj, rozkazała mu pracować dla króla Eurysteusza. Z pewnością wspaniałego władcy, którego jednak nie zapisała żadna kronika. Nie wiemy z jakich przyczyn, ale z pewnością był wielkim królem. Hera rozkazała mu pracować dla niego bez zapłaty. Jednak Herakles nie miał na to najmniejszej ochoty. Za karę zła bogini zesłała na niego obłęd, pod wpływem którego Herakles zabił swoje dzieci. Gdy już odzyskał rozum, załamał się i chciał popełnić samobójstwo. Na szczęście w pobliżu był jego wierny przyjaciel, Tezeusz, który całe szczęście odwiódł go od tego zamiaru. Herakles w ramach pokuty porzucił Megarę i dobrowolnie oddał się na służbę królowi Eurysteuszowi. Hera upatrzyła w tym sposobność i podpowiadała królowi jak najtrudniejsze zadania, licząc na to, że to obiekt jej nienawiści zginie przy wykonywaniu jednej z nich. Tak właśnie, w ten właśnie sposób i tym właśnie incydentem, tą właśnie historią rozpoczął się najbardziej znany mit Greków starożytnych. 12 prac Heraklesa! Patrol miał coś przygotować. Serio? Serio?